Witam wszystkich bardzo serdecznie w trollowni. Mam... Co ja mam? 25 lat i stuleję. Mam 25... mam 25 lat i stuleję. Czekaj, czego mi dobrze z tego mówić? Czekaj, ale co ty? Czy za pierwsze... Pierwszy jednorożec! Spierdala, jak zaczytać o jednorożcach. A czy ja przypadkiem nie powinienem iść do pracy? Środa, od 9. Toć idź do pracy! Do pracy! Jak ja mam iść do pracy? No o 9 ci przyjdzie, że masz iść do pracy. Nie. Serio? Ze 3? 2. 2? 1. I wypierdalasz. Wypierdolza do praca. Dobra. Dobra, ty teraz się teraz... To teraz daj mi się wyławić. To będzie najnudniejszy odcinek życia. Nie, w zimny prysznic. Ochłoń z tych emocji, bo się zakochasz. Tylko się nie zakochuj. Nie zakochuj się we mnie. Tak mówił. Tak mówiłem i co? Wyszło. Ale nie z nią. Z nią nie wyszło. Ale żem poli. Możesz przestać kichać? Ja kaszlę. Dał mnie. To przestać kaszleć? Ale ja nie kaszlę, ja się duszę. A to nie bać. Udusz się. Nauć się grać. Żartowałam. Nauć się grać na skrzypcach, nie? Ona się uczy. Ja słyszę, że ona próbuje jakiś naprawdę fajny, skoczny kawałek odpierdolić, ale ni chuja jej to nie idzie. Ale czemu? Nie wiem, poznać te ludzi, będziesz mnie do kogo dzwonić. Ja nie chcę. Jeszcze będę musiał im opowiadać dowcipy. Ty lubisz opowiadać dowcipy. Dowcipy. Lubię opowiadać dowcipy. Dlaczego tampon jest zabawny? Bo jest dowcipny. A kto dzisiaj pachnie rybką? A kto dzisiaj pachnie rybką? O! To mam taki bardzo, bardzo dobry dowcip właśnie tej tematyki. Jedzie sobie mąż i żona, oczywiście żona za kierownicą, nagle jeb! Pierdolnęli szopa. Mąż wychodzi, no i widzisz, co zrobiłaś? Teraz będziemy mieli renomę na mieście, że jesteśmy zabójcami zwierząt. Kochanie, to co zrobimy z tym wszystkim? Wygląda na to, że musimy go gdzieś zakopać. W międzyczasie musisz go gdzieś schować. Proponuję, żebyś schowała go między nogami. Co? Między nogami? Ale ten zapach! Spokojnie. Już nie żyje. Nie zrozumiałam żartu. Oj, to jest zepsute. Powiedziałem, że... Ale ten zapach, muszę go schować między nogami. Mówisz, ale... Aha, ja pojebałem tu jakby skąd. Mam mdłości, bo zjadłem coś niedobrego. A podejść chciałeś zjeść coś smacznego. To nie są mdłości od jedzenia, jesteś w ciąży. Jeszcze nie. To się dopiero okaże. A co tam? Mogę z siebie? Miałeś, nie, że tak powiem, cały dzień ze sobą. Bah! Przepraszam. Musisz się wyśpić. Ja mam pytanie, dlaczego kurwa stoisz mi w kiblu? Idź spać. Śpi. Czemu ja śpię na jednoosobowym? Bo ja potrzebuję więcej wygody. Skorzystaj. Habuc. Pokaż na mnie chwilę. Dobra, proszę. Dziękuję. Ty potrzebujesz spać. Okej. Okay. A ja już trzeci poziom grania w gry. Niedługo będę progamerem. To może idź się wyszczaj i wyśpij. Bo ja też mam wolno od pracy, a ty nie. Fajnie. Andrzej, idź kurwa pracuj. Pokaż co to jest, co, po lewej. To? No, opowiedz dowcip. Rano musiał jeszcze trochę pofiltrować. Pofiltrować, dobrze. Tak. Odczuwa rozbawienie, praca. Głupki zawsze się są trochę rozbawione.
Zrobiłem kupę. Zajesz bazę kol. Jaki ja jestem śmieszny. Jaki ja jestem nieśmieszny. Ja chciałem zrobić. Będę jak król Edyp i wbiję sobie coś w oczy. Proponuję penisa. Ale boję się, że nic ci nie zrobię. Rób głupie miny. Idź się wyspać. Nie mogę. Ale ja nie jestem zmęczony. Jest dopiero 19. Nie, nie chuj. Nie, kurde, będę zmęczony jak będzie czerwony. No to ci zostaw mnie, nie jesteś w dołu. Całe szczęście. Rób głupie miny. Zrobię głupią minę. Kurde, da się radę w pokoju? Zrobię już śmieszek. Będzie głupia mina. Droga publiczności, z dniem dzisiejszym rezygnuję w ogóle z brania udziału w jakichkolwiek filmach YouTube. Dziękuję. No dobra, jeszcze trochę się pobawię. Ale dlaczego idę spać? Nie chciałem spać. Nie ma siły. Też nie ma siły. Do czego? Do czegokolwiek. To się zabij. Tam masz winę. Okej, moi drodzy widzowie, pokażę wam bardzo szybki kurs robienia pętli do szubienicy. Po co? Żeby się nauczyli, jeżeli będą pizdami, to się zabiją. Pomogę im! Oplułeś mnie. Twarożek! Wow! Bierzemy linę. Może być taki kawałek. Teraz robimy pętlę. No w sumie, weźmy troszkę więcej. Robimy taki element. Wygląda prawie jak kutas. Tutaj ciasno. Dobra, trochę go zwinę, bo potrzebuję tutaj większej części. Zawijam go ponownie. Przez to wygląda w ten sposób. I łapiąc ten dzyndzel, zaczynam go owijać do góry. Owijam, owijam. No, zrobiłem troszkę za krótkiego. Ale spoko. 20 lat już się przyzwyczaiłem. Kurde! 20 lat już się przyzwyczaiłem. Teraz odciągamy. Moja dupa i mamy pętlę, idealna pętla na samotne letnie wieczory. Dziękuję. Przepraszam. Dzisiaj za odcinek. Jest już ostatni. Bardzo nieinteligentny, wiesz? A teraz ty naprawiasz kibel. No nie! Dlaczego teraz ja? No bo ty się zesrałaś i zjebałaś. Ty zepsułeś! Ja jem! Kurde, zjebałaś się pod pokroć. Dobra. Może nie przyspieszaj. A, poszłaś na pracę. Tak, a ty poszedłeś do pracy. Prawidłowo! Ja pracuję, a niech ona zapierdala. Nie, żeby się przyczepiał, ale może ty chcesz, kurde, ty wzięła swojego Sima i wyrzuć śmieci! To są części. Wyrzuć części! Po co nam części? Odkrywaj skarby! Czemu odkrywasz skarby w śmieciach? Nie. Ej, słuchaj, robimy naprawdę odwrotnych Simów niż jesteśmy w rzeczywistości. Oprócz tego, że ja jestem obleśny. I wchodzę ci do kibla. Zazwyczaj to ja wszystko sprzątam. Robię obiad. Innymi słowy gotuję. Sprzątam po wszystkim. Sprzątam po niej. Sprzątam po gościach. No, chociaż nie ostatnio. A ja jak proszę... Kochanie, zrób mi obiad. No chyba cię pojebało! No chyba cię Bóg opuścił! Po Bugowie! Niech wszyscy cię opuszczą. Jestem tak znowu. Moje płuca, moje potrzebieństwa. Ona jest zainspirowana grą. Więc napierdala jak dziki reks. Moje płuca. Czekajcie. Kopsnij drina, kurwa. Potrzebujesz czego?
chcesz umieć malować. Nie masz pieniędzy na malowanie. Graj na krzypcach. Prawie ci dobrze poszło. Patrz, widzisz to, widzisz to, widzisz to? Ja się rozwijam. Dochodzisz. Chociaż gdzieś. Moja droga, ty masz kurde czwarty poziom w grania na skrzypcach, a ja mam trzeci poziom grania w gry. To tak jak w życiu, tylko na nie gry na skrzypcach. Okej, okay, wróciłem. Teraz ty. Tak, teraz ja. A moja nie chce grać, będzie jej... Dlaczego ja nie chcę? Potrzebuję rozrywki. Muszę napierdalać, graj w grę. Weź udział w turnieju nowicjuszy. Graj w grę, niesamowity sport. Kurde, turniej. Ale to pieniądze. Turniej na niesamowity sport dla początkujących, turniej dla... Weź to dalsze. Blik blok. Okej. Okay. Oszczędzamy. Wolałby ci też wykąpać, nie? Ale walić to! W rzeczywistości też się nie kopię, bo wolę grać w gry. Kto grał w World of Warcraft? Ten wie, o co chodzi. Bo na pewno w Simsach tak nie działa. W Simsach jest na odwrót. Tutaj dbamy o to, żeby nasza postać była wykąpana, żeby była najedzona, a w rzeczywistości za tym komputerem, za tym monitorem znajduje się taka sypiarnia, jakiej świat nie widział. I nie chodzi mi o mnie i o ciebie. No. Idziesz umie już. Ale już dobrze. Coś ci idzie. Wiesz co ci idzie? Mocz. Siknij się, wykąp się. Powiem tak, mój Steam kurwa czeka. Znam mi poznał przepisy na tilapię, czyli rybę na patelni, ciastko czekoladowe i napleśnik. Napletnik. Naleśnik. A moja śpiewa pod prysznicem. Czy mojemu Steamowi pękły uszy? Bo, kurde, nie widzisz, że mój Sim kurwa ma problemy z higieną? Ale on je jeszcze. Sram na to. Weź prysznic. Widzisz? Mój Sim też jest pod wrażeniem tego, że jebie tu. Pokaż swą. Przegrywam z kretensem, przynajmniej na ostatnim turnie. Nie. Co? Kariera. Mamy czwartek dopiero. Jutro piąteczek, piątek, piątunio! Ale ja w sobotę pracuję. Ha! Yes! A ta wolna? O nie! Ej, możesz mi odstawić jedzenie? Proszę cię. Proszę, dobra, już nieważne. Już sam sobie odstawię. Co to było? Przeczytaj do końca trzy książki. Osiągnij czwarty poziom logiki. Ja? Mhm. Jak mogę być logiczny? Czytając! Kupuję ci szary. W prezencie. Za co? Bycie zjebanym. Taki prezent. Dziękuję, kochany. Tu są szachy. Tak, tu są szachy. Poproszę mistrzowskie. Ale ja chcę koło mojego kącika. Pozwól, że... Dobra, proszę. Skoro moje, to pierdolę to podobne. A, to się wiąże. Znajdźcie swój. Twój kącik i wypierdalaj z rzeczami na środku. Dobra, to ty sobie zrób tu kącik, a ja sobie zrobię tam kącik. Kup se tilapię. Ja zrobię obiad. Ta seria jest nudna, ale my możemy sobie pograć, bo to jest przyjemne. Fajnie się gra. Przynajmniej lubię. Ale co? No ta seria jest nudna. Jaka seria? Nasza, na YouTubach. Kurde, ma większą oglądalność niż, nie wiem, niż jak gram w Stalkera albo w Twierdze. Bo jest tu mój rej. No proszę, to było. Już koniec? Nie, chcę sobie zrobić kącik, tej. Zrób kącik. Który kącik? Dobra, popisanie chcę tylko to tu będzie, bo nie chcecie, nie chcesz mnie na nic innego. Mamy tylko 2000, da nic nas nie znać! Dobra, jest jeszcze to. Mikrofon? Ja chcę, żeby umarł? Czy ty chcesz pozbawić mnie słuchu? Czy ty chcesz pozbawić mnie wszelkiej nadziei na to, że nasz związek kiedykolwiek będzie miał jakiś sens? Dzięki! Zawsze marzyłem o jedzeniu w sraczu. De facto, kurwa, rozjebałem kibel. Nie, trzeba go po prostu sprzątnąć, bo śmierdzi. No jak się zesram, to śmierdzi.
Dobra. Mogę się kontrolować już? Tak, proszę. Dziękuję. Moja poszła spać, więc ty możesz się kontrolować. Ach. A potem sprzątnij. Sprzątniesz kibę? Tak. Ja nie jestem tobą, żeby nie sprzątać. Ty, no ja to będę sprzątam. No tam, co to jest? Okaż przy kimś niepewność. Spierdalaj. Głowa boli, ja pierdolę. Aha. 15 minut. Czego? Gameplaya. Już cię głowa boli? Przepraszam. O mój kiwer. O Jezu, jak to źle wygląda. Dobra, idź się prześpij, bo musisz jeszcze rano zabawić, bo... Jest dopiero 23. O tej porze to się... Wytrzyj, kurwa, nie, wracaj, trzyj, gnoju. Nie! Śpi. Czekasz? Co z moją trzeba zrobić? Zmienić. O ja pierdolę. Jezus Maria, ile ty chcesz płacić, kurwa, za rachunki? Ciągle radio masz włączone. Powiadaj dowcipy, to jest dla ciebie mikrofon, nie dla mnie. Myślałam, że będę mogła śpiewać. Jest! Chodź, mi się twoje rzeczy przydadzą. To czekaj, to ja ci go przedstawię do twojego końca. Nie, opadaj ci brzuszka, to jak będziesz tu stać. O nie. Czemu nie możesz zrobić tak, jak każdy normalny człowiek? Żeby wreszcie umyć. Ponieważ no. Nie, czekaj! Stój! Ile razy mam mówić? Daj mi kurwa żyć jak chcę. Podaj śniadanie. Jajecznica. Jezu, ciągle wpierdalamy te jaja. Zwłaszcza ty! Ha! Ha! Przyspiesz trochę, jak gotuję. Dobrze. Jezu, tylko chcę sprawić, żeby ludzie nie kurde chcieli cię oglądać. Co ty kurwa robisz wśród żywych? Głodna jesteś! Czekasz na jedzenie! Czemu kurde płatki wpierdalasz, kiedy ja robię obiad, śniadanie? Kurwa, nie wiem, żarcie. Czekaj, ja mam pytanie, czy ja... Stój! Jest 9:00. Tak, ty... Oboje powinniśmy iść do roboty. A nie, jeszcze nie. Ale ja już tak! Przestań! Idź do pracy! No to... Szybko. Toink! Toink! Idź, kurde, do pracy, rób nadgodziny. Tak jak normalnie. Włącz film i przez te dodatkowe musisz 4 godziny. Musisz osiągnąć drugi poziom charyzmy, jak wrócisz do domu. Pokaż? Czemu? Ty wychodzisz do pracy, a ja mogę sobie jeszcze pobyć w domu. Ja zaczynam o 17:00. Potrzebujesz 4 przyjaciół. Dobrze, zdobędę 4 przyjaciół. Ale w tym czasie... Coś straszne. Odłożyłam to do lodówki, żeby się nie zepsuło, żeby nie trzeba było gotować co chwilę. Więc ja sobie pogram na skrzypce w tym czasie. Jezus, pokaż na skrzypce. To sobie nie wypierdolę okiem. Co jest? Zasiej coś. Nie ma co. Ja cię zasieję. A chcesz mieć dzieci? Nie. O ty, wypierdol! Nie, jak tylko wrócę, masz pierdol. Od razu ci mówię. Wracam, będzie OPR. Będę wredny. Społeczne, rozmawiaj szybko, bo ona ma słabo towarzystwo. Co? Korzystasz z mojego komputera. Nawet nie wiesz, ile teraz z moich prywatnych rzeczy przeczytałaś. Nie wiem, ja to. Nie. Każdy mężczyzna ci powie, że to, co w komputerze jego do oczu obcego trafić nie może. Prawda? Na wszystkie popfoldery. Gotowanie na poziomie drugim.
Chipsy z salsą. Robisz obiad. Nie. Nie grasz już. Szybko, bo kurwa niedługo do pracy idziesz. Stary niedługo wracam. Nie idź tam. Gotuj kurwa chipsy z salsą. Brudna powierzchnia. Powiedz ci coś i jebiesz. Weź tu chociaż posprzątaj. Udało mi się, nie ma co liczyć. Jest! Dobra, teraz dziękuję, ty. Teraz moja chwila prawdy. A ty dalej nie masz awansu? Dobra, idź się wyluzuj przy lustrze. Dziwisz się? Idź się wyluzuj trochę. Gram. Graj w grę. A potem musisz ćwiczyć charyzmę. Graj w niesamowity sport. Graj w Blik Bloka. W ogóle wiesz, że w The Sims 4 można grać w Sims 1? Tak jak byłem już na ekranie. No Sims tak, przecież tu masz. A. Graj w grę Simsowie na zawsze. Simowie. Simsowie. Simsonowie. Co tam jest napisane? Tu górę. Gdzie? Tu? Nabi! A, krzykaj. Wygadaj się przed kimś. Jak wrócę, to się przede mną wygadasz. Nie! Ale czemu mi zabawa nie rośnie? Rośnie, ale powoli. Przyspiesz może psa. Muszę go uczyć jak grać. A? Coś ci kurwa chyba nie poszło. Pokaż mnie? Nie. No pokaż. Nie, masz już niebieskie. No i co? Interakcje ze współpracownikami, muszę poznać ludzi. Hej! Jest fajnie. Co ja mam tutaj? Rób głupie miny przed lustrem. Okej. Okay. Chłop cię boli? Tak. Co nie powinniśmy już grać? Co z tego? Bo to od komputera na pewno. Nie dlatego, że dremordę cały czas. Nie, mnie cały dzień cię z głową boli, spoko. Nawet wtedy? No widzisz, wtedy nie bolała. Hehe. Zostaw! Mogę? No, dziękuję! Zostaw! Okej. Babraka, wybierz się do parku. Mogę cię wybrać do parku? Jak się go wybiera do parku? A tego nie mam pojęcia, ale najpierw coś zjeść. Otwórz. Że jedz, zjedz to. It that shit now! Oh yeah! A później opowiadaj dowcipy. Doing. Okej, okay, jest dobrze. Jest okej. Okay. Się uda wpierdala. Dobry znam w formie. Na babesz, na bachu. Oh yeah. Bóg, Bóg! Kto tam? Infizycja, kurwo. Wróciłaś. Okej, mogę. Okej. Hej, moja postać nie jest odciągnięcia. Panka. Nababesz. Toć kurwa. Nie chcę się kozuje z tej bobra. Szłabej. On chyba w takim stanie nie da rady. Da radę. Nie dojdę! Da radę. Kochanie, ja nie mogę dojść. To nie ta strona miała być parta. Przepraszam.
Kupę sobie szczelę z rana, potem jeżdżę na spacerze. Albo jak te hutosie. Zjebie się do własnego łóżka. Albo nie, lepiej do łóżka mojej współlokatorki. O, położę się obok i tak. Dobi, chcę ci się siku. Wytrzymam. Jesteś pewien? Tak. Psik, 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 psik. Zlałaś się. Będę mówić wszystkim w klasie, że to ona. Wypiłem płuco. Przede mnie lewe. Kurwin nie lubi. Po mnie było to prawe. Pozbywamy się lewactwa. Ej, wiesz jakie buty kupuje Korwin? Same prawe. To chyba trzeba zmienić kategorię na martwe płody. Martwe płody, pady do wody, płody, płody, płody. Widzisz co? Tutaj. Naprawię. I don't care anymore. Szybki prysznic, przecież masz. Cóż mamy w odleście? Hamryzma, gitara, gotowanie, granie w gry wideo, majsterkowanie, skrzypce, umiejętności komediowe. Twoje umiejętności, granie w gry wideo, umiejętności komediowe, gotowanie i charyzma. Jestem lepsza. Ej, to, że masz czegoś więcej, to znaczy, że jesteś lepsza. Ja rozwijam równo wszystkie. Widzisz? Tym bardziej, że ja przez dłuższy czas byłem w pracy. Ty dostałaś awans, a ja nie, bo ja tu kurwa sprzątam. Ty dziś masz, kochanie, wolne, a ja... Tak, mam w końcu wolne. Idę do pracy o 17. Kurwa, muszę cię znosić. Dlaczego? Pokaż mi mnie. Jesteś głodny. Spoko, jak się wyśpię, to się zjem. Wpierdalasz to? Ona robiła pompki. Mi się wydaje, że ona to wpierdalała, tak, wiesz, na kusak. Kurwo. Zeżrę cię. I dopierdolę mi ta. Jak kupica. Kup instrument. Czy da się kupić jeszcze jakiś instrument? Uwaga, dowcip sportowy. Co małysz ma w kuchni? Małyszki! Dowcip z tego. Nie. A nie myślę. Nie ma mowy. Co najwyżej gitara elektryczna. Ale nie mogę jej kupić. Uwaga. Dowcip z typu suchar. Czemu orkiestra nie gra na moście? Bo was to nie instrument! Fortepian! Tak. Wyjebie kanapę. Co? Tak. Nie! Ja nie zgadzam się. Nie chcę mieć fortepian. A ja nie chcę. A ja chcę. A ja nie chcę. Chuj mi obchodzi. Zróbmy to jak dorośli, racjonalni ludzie. Kamień papieru dorzucę. Na trzy wyciągamy. Raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Yeah, nie ma fortepianu. I co? Wypierdalaj. Poznaję z tego na dworzu. Postaw z tego. Dobra, potem, ale ja chcę worek. Ale... No dobra, chcę worek treningowy, na co się zgodzi? Nie! No dobra, ale w ogródku. Nie wystarczy ci ja? 15 tysięcy. Ile? 15 tysięcy musimy na nie uzbierać. I na to też musimy kiedyś uzbierać. Ja to chcę i to chcę. Okej, okay, dobra. Okej, okay. Ty już sobie kupiłeś zabawkę. Chcę fortepian. Nie! Mamo! Czekaj, wróćmy do tego, że... kupiłaś to, tak? Ile to kosztowało? Gdzie to kurwa jest? To. 160. Fuj, fuck you. Dobra, ja chcę sobie zupgrade'ować komputer. Ja mam najstarsze gówno. Jak to sprzedać? Sprzedaj. To ja zarabiam więcej. Przepraszam, ty sobie ostatnio kupiłaś mikrofon. To tobie. Sobie kupiłaś mikrofon. To tobie.
Widzisz? Ja nie wydaję pieniędzy na głupoty. Ale to ci się przyda. Dobra. No, tym bardziej, że wracamy już do gry i ja chciałbym w końcu coś porobić, bo ja już nie chcę spać. Ja bym chciał, nie wiem, wziąć prysznic, zjeść coś, przykładowo podejść śniadanie, naleśniki. I wbrew pozorom, tutaj nie musi być nawet jajko. Ha, ani ser. Tak. Dobra. To jest godzina, 20:20, już okej. Jeszcze czas. A ile? Godzina? Aha, no spoko. Już 30 minut gramy. No. A to oznacza, że trzeba zakończyć ten odcinek, żeby nie był za długi, żeby wy, moje kochane mysie, pysie, panu zjebów, muszę być poważny, tak, żebyście wy, moi ukochani widzowie, się nie rozchorowali od nadmiernej głupoty tego materiału. Możecie go obejrzeć jeszcze raz, ale polecam zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, jeżeli wam się podobało, a jeżeli nie podobało się, to przynajmniej konstruktywną krytykę, co mogę poprawić. A nie tylko chujowe, wyłącz dźwięk, wyłącz kurwa mózg. Przecież wyłączyłem! Nigdy go nie włączam. Dobra, zatem dziękuję wam serdecznie, do zobaczenia, cześć.